Czy wiesz, czemu mi stanie księżycowo? Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku jestem znowu z Marcinem Dubielem. Wpadłam na pomysł, że sprawdzimy Marcina, jak dobrze on mnie zna. Ja mu podam kilka zdań, kilka historyjek i ty masz mi powiedzieć, czy to się naprawdę wydarzyło, czy ja ci kiedyś coś takiego opowiadałam, czy to jest prawda, czy to jest zmyślone, okej? Okay? Easy money. Zobaczymy, jak... A co wygrywam? Jedno życzenie, które musisz wymyślić w przeciągu 15 minut i ja muszę być w stanie zrealizować w przeciągu jakby 20. Nie, że ty sobie zażyczysz, że... Oj, za tygodnia będziesz kupować mi kolację. Zdążysz 10 kołami przeleć w 20 minut? That's funny. Więc sprawdzimy, jak dobrze Marcin mnie zna. Słuchajcie, wy w tym samym czasie, jak ja opowiadam historię, możecie pisać w komentarzu, czy to jest prawda, czy fałsz. Zobaczymy, jak dobrze wy mnie też znacie, ok? Ok, love you, let's go. Pierwsza historyjka. Jak byłam w liceum... czy będą predyspozycje twoje seksualne? Nie. Nie? Nie. A to są najlepsze historie. A więc jak byłam w liceum, to ja się kłóciłam z dziewczynami, ja byłam w liceum, one były w liceum, one były w okolicy. Już się włączę, nie? Fałsz! I one, i myśmy się pokłóciły, moja grupka dziewczyn z ich grupką dziewczyn i myśmy się spotkały na ustawkę. Fałsz. To jest twoja ostateczna tak. Odpowiedź? To jest prawda. Hi, fuck it. Sok. Marcin, skup się, serio! Okej, okay. Kolejne wydarzenie było takie, że jak miałam 12 lat, poszłam do lasu, bo byłam zła na moją mamę, więc poszłam do lasu, żeby wiesz, zdramatyzować jakby całą sytuację, żeby moja mama martwiła się o mnie. I zgubiłam się w tym lesie na 6 godzin i zaczęłam płakać, wyć płakać i znalazł mnie starszy pan i pomógł mi wyjść. Czyli pokazał mi kładki w lesie. Fałsz. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Okej, dobrze. Masz rację, to jest fałsz. Ale to była dobra historyjka, to nie, była... Nie, brzmiała jak czerwony kapturek. W pierwszym tygodniu wprowadzenia się do domu X, to ja spałam w jednym łóżku ze Stuartem przez tydzień tak, albo dwa. Prawda. Okej, dobra, racja. Anyway, następna historyjka. Jak miałam, nie wiem, 6 lat, było około 6 lat, to przez przypadek ogoliłam kawałek głowy Tinie tutaj z tyłu mojej siostrze. Ostateczna odpowiedź. Tak. To jest fałsz. To myśmy w Stanach mieszkali daleko od szkoły. W sensie jeździliśmy jakoś... Skąd ja mam wiedzieć, co ty w Stanach robiłaś? Ale ja ci opowiadałam różne historyjki. No na pewno nie tak głupie. Nie, ja jedno zdanie powiedziałam, że mieszkaliśmy daleko do szkoły i ty mówisz, że głupie. Mieszkaliśmy bardzo daleko od szkoły i jeździliśmy codziennie, moja mama nas zawoziła. I myśmy z tyłu... Chryslerem. No. I myśmy... Prawda. Daj mi powiedzieć! Ja i Erik się z tyłu kłóciliśmy, bardzo często kłóciliśmy się. I moja mama, nie wiem czy ty miałeś kiedyś taką sytuację, matki, wiesz jak... Mnie mama kiedyś wysadziła na autostradzie. Dziecko się kłóci, dzieci się kłócą, to ona ręką tak do tyłu, wiesz, no. I po kolanie czy coś takiego, ja biję tam trochę. Wiesz, tak no. Odwraca się i chce, uspokójcie się tam i prowadzi. I moja mama tak zrobiła i wpadliśmy w poślizg i spowodowała wypadek. Fałsz. Filip, przestań tutaj w ogóle po pierwsze odpowiadać. Filip ci... Nie patrzyłem na niego, nie patrzył na mnie. Ja próbowałem go tutaj przyciągnąć, ale on nie patrzył na mnie. Mhm. Dobrze, no to jest fałsz. Takiej sytuacji nigdy nie miała miejsca. Ale ten Chrysler jednak zmylił Marcina trochę, co? No bo myśmy mieli Chryslera, bo to szybko mogą to wymyśleć, bo myśmy serio jeździli tym Chryslerem. Byłam z moją całą rodziną na weselu u takiej cioci dalszej, ale też ona była właśnie... rodziną. Był tam wujek pijany i on za mną i za Gicią gonił, leciał i myśmy uciekły na dół, bo impreza była u góry i myśmy uciekły na dół i on za nami pobiegł do kibla damskiego, wleciał do tego kibla, myśmy się zamknęły w kabinie, on zgasił światła i po kolei każdą otwierał Marcin i w ostatniej chwili weszły jakieś ciotki zanim on doszedł do naszej kabiny. Zanim on doszedł? Zanim on doszedł do naszej kabiny. Brzmi jak kompletny fałsz, ale masz dziwną rodzinę, ale wciąż fałsz. To jest prawda. Czułem, że to może być prawda. Miał taki wujek, że myśmy z Gicią były tak obsrane, to była jak scena z horroru. Fajny wujek. On zgasił światła i normalnie on jeszcze gada.
Dziewczynki! A co? On tak krzyczał i od kabiny do kabiny. O matko, myśmy z Gizią obsrane, bo jak nie wiem. 3-3. Serio? Tak. To było relatywnie niedawno. I... Relatywnie? Czy to jest słowo, które sprawdziłeś sobie w słowniku i chciałaś po prostu go użyć znam, w tym odcinku? Znam po angielsku relatively long ago, więc po prostu przetłumaczyłam. A bynajmniej czy przynajmniej? Ja bym powiedziała bynajmniej, ale zawsze jest ale na to, co ja mówię, czyli przynajmniej. Sytuacji? Przynajmniej jestem wyższa od niej. Kolejna historyjka. To była relatywnie niedawno. Byłam w kolejce do... w pewnym miejscu, w fast food restauracja i były limitowane burgery. Było takie jedno małe dziecko przede mną i jego matka gdzieś siedziała i on był w kolejce przede mną i był, widziałam, że się kończy ten. Fałsz. Okej, okay, tu zamówiłaś tego burgera w, zamówiłaś tego burgera w McDrive'ie. Co? O czym ty mówisz? Ja nie wiem, ja się pogubiłam teraz w własnej historyjce. To był fałsz, ale ja zaczęłam wymyślać as I was speaking i to nie wyszło. Pewnego razu ja i moja rodzina robiliśmy road trip, jechaliśmy gdzieś daleko i Eryk musiał bardzo siku. Ale więc... Chryslerem? Nie, wtedy jeszcze nie mieliśmy Chryslera. I Eryk musiał bardzo siku, Eryk to mój młodszy brat. I moja mama nie chciała się zatrzymać, więc po prostu kazała mu nasikać do kubka z maka. Prawda. To moja ostateczna odpowiedź. Why can't you let me finish? No to dokończ teraz. I on nasikał tego kubka, kilka godzin później mi się chciało pić, były dwa kubki i ja mówię do mojej mamy, że chcę się napić. I moja mama podaje mi kubek, mówię, nie, to są chyba te siki. Moja mama mówi, nie, to tu są te siki. I wypiłam siki mojego brata. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Ja powiem, że to jest prawda, a jeśli to jest prawda, to lepiej, żebyś ty zaprzeczyła. Bo ja na pewno się więcej do ciebie nie zbliżę. I na pewno nie ustami. Ta historia jest prawdziwa. Ja Marcin, ale ja ci to chyba mówiłam już wtedy. Serio to zrobiłaś? No. Ja naprawdę cię dotykałem. To było takie słone, Marcin. Nie czujesz się sam? To było strasznie słone, obrzydliwe i kwaśne. Ty lubisz wahać siki. To. Jechaliśmy pielgrzymką po Polsce, ja i moja cała rodzina i ciocia Dorota i jej rodzina. I jechaliśmy w autokarze z pełno starszymi babciami, wiecie, religijne, wszyscy pielgrzymka, nie? I jedziemy, nie wiem, to chyba było do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się też... Kiedy? To było, nie wiem... 5-6 lat temu? Był różaniec grupowy i z przodu był mikrofon. Ochotnicy podchodzili, żeby zmówić różaniec, nie? Dziesiątki. I ja sobie myślę, dobra, ja umiem różaniec, ja pójdę do przodu, zmówię koks, wyjdę, babcia będzie... Koks? Na grupie różańcowej? Babcia będzie dumna ze mnie, przyszpanuje przy całej rodzinie. I poszłam tam do przodu i mówię ten różaniec i kompletnie zapomniałam tekst, kompletnie. I potem jeszcze jak skończył się mój dziesiątek, ja musiałam wrócić od przodu autobusu do końca i był taki walk of shame. Każdy wie, wiesz, te babcie, ja bynajmniej to tak odbierałam, nie? Musiałam, wiesz, odwrócić bynajmniej. Przynajmniej to tak odbierałam, ja musiałam wrócić się i iść i oni wszyscy patrzyli się na mnie, że a co, sierota różańca. Chociaż chyba takim była, tak ja sobie wkręcałam. Jaki to był miesiąc? Mniej więcej. To było lato, bo było bardzo gorąco. No, fałsz. Fałsz, ostateczna odpowiedź? Prawda. No, ostateczna odpowiedź? Fałsz. Prawidłowa odpowiedź to prawda. Kurde. Okej, jak byłam mała, w ogrodzie byli ogrodnicy, którzy ścieli całą trawę ale w jakim ogrodzie? W Niemczech to było. I ścieli całą trawę i wszystkie kwiaty, tam było pełno kwiatki. I te pszczoły nie miały z czego. Jakby... Pokaż zdjęcie swojego domu w Niemczech. Nie mam zdjęć, a ty masz zdjęcie, a ja nie. Fałsz. Daj mi skończyć do jasnej cholery. No i ścieli, nie było kwiatków dla pszczół, więc ja i Gizia wzięłyśmy miód i polałyśmy tak po trawie. I w 100% jak coś to one by zrobiły. I z pięciu pszczół zrobiło się 5000 pszczół. Zrobiło się 5000 pszczół. Było stado, było grubo. Brzmi prawdziwie. Około 5000 pszczół. Było ich grubo, wszędzie, na całej trawie. Masa. Po prostu... Fałsz.
I przyszli ogrodnicy i oblali te pszczoły wodą. Te pszczoły nie mogły latać i je pozbierali i wyrzucili fałsz. Gdzieś. Moja ostateczna odpowiedź to fałsz. To jest prawda. To było w Mylesztanie w Niemczech u mojej babci. Przysięgam ci. To było Marcin. Ale ja by, nie, ja w sensie, ja tego nie zaakceptuję, tego wyniku, dopóki nie udowodnisz, że tam było 5000. A jak ja mam do... Marcin, tam było no chociaż mówię ci. One... Za tamtym czasie był świadkiem korony. Uwaga, muszę powtórzyć żart Kuby. Albo nie, Kuba, chodź tu i opowiedz go sam. Ale żart... To był żart sytuacyjny. No, żart nie śmieszny, jak się go powtarza. Dobra, czekaj. Tam była masa pszczół. A masa w tamtym czasie był świadkiem korony, więc nie mógł znajdować się poza granicami państwa polskiego. Zajebiste. Marcin ani nie wygrywa, ani tak, nie przegrywa. Tak, remis tak zwany. A został remis tak zwany. Jak mieszkałam z babcią, znaczy u babci wtedy w Mylesztan, właśnie tam gdzie były te pszczoły, to karmiłam, dokarmiałam też koty z moją siostrą i tam było stado kotów. I codziennie dokarmiałam te koty i pewnego dnia chłopak, nie wiem, on miał 17 lat, zgarnął te wszystkie koty. Może jeszcze raz? Było tam stado kotów, codziennie one przychodziły o tej samej godzinie. I pewnego dnia one nie przychodziły i dowiedziałam się od sąsiadki, że chłopak z sąsiedztwa, on miał, nie wiem, 17 lat wtedy, złapał te wszystkie koty i wystawił je na, co tam było, nie OLX, bo tam w Niemczech nie było OLX, ale był jakaś stronka, po prostu sprzedał te koty wszystkie. A czyje to były koty? No z ulicy. I kto je kupił? No nie wiem, nie wiem, no wiem, że sprzedał. Skoro się dowiedziałeś, że on je wystawił, to czemu nie mogłaś ich sprzedać? Ja nie miałam pieniędzy, chłopie, ja byłam, nie miałam ile, z 8 lat, 9? Prawda. Ostateczna odpowiedź? Fałsz. Ostateczna odpowiedź, cyganko, no mów. Fałsz. Ostateczna odpowiedź? Fałsz. Nie, liczy się twoja pierwsza odpowiedź. Nie! Co to jest? Ja protestuję, proszę. Ja nie chcę tego nagrywać. To jest... Jadąc do Warszawy na pierwsze spotkanie ze Stuartem i z Dubielem, ja jechałam pociągiem i ja w tym pociągu byłam w łazience 13 razy. 13 razy byłaś w toalecie. Mhm. To jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. To jest fałsz. No dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja mam teraz życzenie? No ale to nie jest na odcinku, w sensie... To po prostu masz życzenie, no ale nie robimy na odcinku już. No to dobrze, się nie nadaje na odcinek. Zamknij się, Marcin. Anyway, to tyle w dzisiejszym odcinku. Thank you guys so much for being here. This was a lot of fun, czyli Marcin bardziej mnie zna niż nie zna. That's cool. We love you guys so much. Ja mogę nagrać kiedyś z tobą taki odcinek. No, że ty mi zadajesz? No. To tyle w dzisiejszym odcinku. We love you guys so much. 3, 2, 1. Bye!